Czytanie z Księgi proroka Izajasza Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedole. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc. I razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego stwórcą. Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Pan? A nie ma innego Boga prócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano. Wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela.